Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest kolejny odcinek The Elder Scrolls V Skyrim. No i tak, jak widzicie tutaj nasz Fendal ma nową broń, znaczy nową zbroję, ja też mam coś tam nowego na pewno mam. No i na live'ie, którym kiedyś przeprowadzałem, weszliśmy do takiego pomieszczenia, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, i nie wiem, jak wam to pokazać mapą. Może na mapie będzie nazwa tej lokacji. No i ładuj się, kurczę. Dobra, coś tam. Dobra, więc no przeszedłem tak tutaj. Tam była jakaś zagadka. No i jedziemy dalej. Okej. Już mamy 15 level, już tak sobie fajnie podekspiliśmy. No i teraz jesteśmy właśnie... Aha, czyli to, co teraz jest, to jest jakaś kopalnia, jak to się nazywa? Krasnoludów, czy coś takiego? No bo tam wszystko dwarfen jest, czyli no, dwarf to jest no, krasnolud, no to wiadomo, że krasnoludzkie coś. Może jakaś świątynia, czy coś. No i mamy ogólnie tutaj takie roboty. Takie roboty, kurczę, po prostu na prąd, takie z takim złomem, nie? Czy ten złom do czegoś się przydaje? Możecie mi powiedzieć w komentarzu, bo ja nie wiem. O, mamy falemera, falemery są... Wow, zaraz, damage 25, a co ja mam? Edui 25, czyli to w sumie to samo. A falemer shield 40... Wow, co? To ja to biorę, kurde. No i oczywiście wyrzucam... moją, co to jest, co ja miałem wcześniej. O ile w ogóle coś miałem, skoro tutaj nic nie ma. A nie, to bo to jest w apparel. A, steel shield miałem, a to gówno. A, to teraz będziemy napierdzielać, jak nie wiem co. A, jesteśmy na zewnątrz. O ja pierdzielę, tu są falmerzy. No tak, tu są falmerzy, no to jednak trzeba będzie się troszkę postarać. Moje nie łóżko, tylko moje biurko skrzypi. Dobra. Ciekaw jestem, czy go zabiję z jednym strzałem. Prawdopodobnie nie, bo oni są dosyć silni. No właśnie. No fakt, no i musiał się poruszyć. Okej, jeszcze mnie nie widzi. Dobra, jeden umarł. Teraz drugi umrze. Mam nadzieję, że umrze. Uwaga. Dostał. No musiał się ruszyć, no musiał. Ale ten przynajmniej nie ma łuku, żeby nas zabić. Okej, dostał wszystko. Wszystko jest w porządku. W ogóle ja tu nigdy nie byłem. Ja tu nigdy nie byłem w Skyrimie i to jest właśnie bardzo dobre. Wow. What the fuck? No bez przesady, człowieku, aż. Ale fajnie ta strzała wygląda. Tak zakrwawione wokół i ten. Fajnie to wygląda, no okej. Dobra, co ty tu masz? To mam... To nie wiem, co to jest. I podejrzanie wygląda. Wiem, że to są grzybki. Okej, mamy golda, no i to wszystko. A właśnie, ile Falmer Sword ma tego? 23, to gorszy. Dobra, Arrow, to się przyda, to od razu możemy użyć, to się przyda i to wszystko. Okej. I coś jeszcze tutaj mamy? Tu mamy chyba jakieś skrzynki. Albo i nie. Tutaj coś? Może coś za tym? Nie, nic. No ja pierdzielę. Fendal, odejdź, no kurczę. W ogóle co tu się tutaj świeci tak? Ciekaw jestem. No okej, dobra. Czyli tam są... Ogólnie to jest świątynia Znaczy no, falmerzy to przejęli, ale ogólnie to jest świątynia. O, fuck! Wow, to pamiętam, że oni bardzo dużo damage'a robili. Dobra. Trzeba to od razu rozwalić, bo ten Haurus dużo damage'a robi. No może nie robi teraz tak dużo, ale pamiętam, że kiedyś, kurczę, bardzo... No po prostu nie mogłem ich zabić, a to? Możemy coś z tym zrobić? Kurczę, szkoda, ja myślałem, że będziemy mogli z tego strzelać. A, dobra. Tyrydyna. Aha, tego już przeszukałem. Dobra, czyli jakbyśmy wpadli tam do wody, no to na pewno tam coś jest ciekawego, ale nie, no po co? Okej, tu mamy jakieś czaszki, tam byłem, tak? Tam byłem, więc... A nie, tu nie. Czyli tutaj teraz. Okej, tu mamy jakieś coś tam. Dobra, czyli czy tu będą falmerzy? Wow! Mamy falmera! Pięknie sobie z nim poradziliśmy. I o takie coś mi chodzi. Dobra, gold! Wow, co to jest? A, to jest jakaś... Jakaś, kurczę, nie wiem...
Jakaś część. Lever, wiem co to jest lever, ale nie pamiętam słowa po polsku. Dźwignia, o. Chyba dźwignia, okej. Okay. Dobra, nie, no tam na, tam, tam na dół nie będę szedł, bo ta woda dziwnie wygląda. Ma dziwny kolor i raczej wolę się tam nie kąpać. Dobra, czy... O, tam jest Falmer, dobra, jeszcze sobie z tym... O, dwóch Falmerów, a to spoko. To spoko, bo kurczę... Fajnie... Zapoizonował mnie. O ty. Falmer Ill to nie. Ta ryba jest przeklęta. To mogę. Okej, okay. I to wszystko. No i jeszcze tam jest Falmer. To tego Falmera też zaatakuję. Chodź tu. Ale i z łuku korzystasz, tak? No bardzo, bardzo, bardzo korzystnie dla ciebie to wyszło. On mi przypomina orka z Lotra. Fakt, nie chciałem tego wziąć. A dobra. Może się kiedyś przyda, chociaż nie. Wiem, że to jest na pewno do alchemii i na pewno do poisonów, do trucizn, ale no cóż. Wow, już myślałem, że gdzieś tam wpadłem. No dobra, więc wchodzimy tutaj. I co my tutaj mamy? Kolejne pomieszczenie, kolejne zagadki, kolejne przygody, kolejny Fendal, chodź tu. Dobra. Tu na pewno będą roboty. Roboty są raczej trudniejsze od ty. O, jest Falmer, dobra. Szykuję łuk. Łuk i pobawi mi się w Robin Hooda. Ty. Chociaż nie, to chyba nie ta piosenka. O, no, oh Jesus, no. O nie. Fuck, Fendal, atakuj go, zabij go, kurde, Fendal. O, pięknie, o, patrzcie na to, jaki Matrix. Ha, o nie, to mi się podobało, okej. Okay. To mi się podobało, bo kurczę, Falmer, wow, ludzkie serce, znaczy ludzkie wnętrzności. A, zjemy sobie. Damage health, co? O, oh, Jesus. Dobra, gdzie on jest? Tu jesteś. Ła, pięknie, bardzo mi się to podoba. No dobra, co ty masz ciekawego tutaj? Dwarfen Arrow, Falmer Bow, to ja mam, to okej. Kurde. Czy nikt nie ma, kurcze, krasnoludzkiego łuku? Chociaż, o ile w ogóle takie istnieją, a na pewno istnieje. No bo kurcze, skoro armor jest i wszystkie miecze, to cały zestaw powinien być. No. O! I skoro właśnie łuk jest też... chociaż w sumie nie wiem. Strzały, znaczy są krasnoludzkie, no to łuk też powinien być. Okej. Dobra. Ten jakiś podejrzany bez broni jest to... O, pięknie! Dostał w łeb, ale weszło ładnie. No to mi się podoba. Jesteśmy coraz lepsi. Ło, w szyję dostał. Ło, ho, to się wcale nie dziwię, że... Okej, to znowu jakieś grzybki, ale nie. Dobra. A to użyjemy na łuku. A co? Znaczy na strzale. Dobra, tam jeszcze jest coś. I co? Wow! Nie! O, sam się nadział na ten. O, fuck, nie trafiłem, Jesus. Ten też nie trafi w sumie. No, teraz możemy się tak cały czas... Nie, no nie atakuj go, idioto! Nabrałbym sobie tych, strzał. No już wyciągnął miecz, no już dupa. Co za Fendal, no. Fendal, szwendal. Masz. Pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, i teraz możemy sobie pozbierać te strzały. No właśnie, on tutaj wbijał te strzały. I to są jeszcze te mocne. One są mocne i kurczę, no właśnie. A dobra, coś nie idzie. O! A, dobra. Dobra, nie będziemy przedłużać. Gdzieś tutaj coś ciekawego? Coś tutaj, drzwi i coś tam będzie w środku? Wow, a to kim jesteś? Co się tak patrzysz? Bandyto! Bandyta! Gold! I nic ciekawego, oczywiście. Jak żeby inaczej? Spadaj, Fendal! Fendal, bo cię... I'm on your side. No to się, kurde, przesuń. Bony ore. Ciekawe. A, wezmę to. I tak mało waży. Tylko jedno. No dobra. No to jedziemy. Czyli tutaj będą chyba roboty. Bo widzę znowu te metalowe drzwi w ogóle. No i coś myślę, że to może być nawet pułapka. Tutaj nigdy nie byłem, więc mogę nie... O, już tam widzę Falmera, który już szykuje coś. A nie, dobra, drapie się po plecach. No to my mu pomożemy się podrapać po plecach. O, tu drugi Falmer, okej. Okay. Nie, strzelaj. Dobra, najpierw tamtego... Wow, trzech Falmerów, o kurde. Dobra, zaatakujemy tamtego. Trafię? Trafiłem.
O ty, widzieliście jak się odsunął? Dobra, dobra, już nie ma łuku. Teraz trzeba bić. Nie ma! Pięknie! Okej, okay, jeszcze sobie wezmę tego. Co ty tu masz? 2 golda, świetnie! Dobra, Falm, znaczy Fendalt tamto. Wow! A nie, to ten chyba co dostał strzałą. Falmer Bow to mam, to niepotrzebne, to użyję i okej. Okay. Fajny lucik. A ty jeszcze się z nim bijesz, no. To się robi tak, Fendal. Dobra, coś tu ciekawe. Wow, co to? Aha, okej, okay, płyta jakaś. No dobra, to wszystko. I co? Tu jeszcze mamy jakieś skrzynki. No to akurat skrzynki możemy akurat sobie akurat. Chest, okej. Okay. Okej okay. I okej. Okay. Taki lód mi się podoba. No okej, okay. dobra. To czyli tu wszystko, to fajnie. Gold, lockpick, magicka, ruby. I tego nie biorę. No dobra, fajnie, bardzo fajnie. O, od razu strzałę odzyskałem, co to jest? Myślałem, że to jakaś drzwi, że zna jakieś... No, Fendal! Fendal, Szwendal, idź stąd. Be careful! No to ty idź, be careful! Coś tutaj? Aha, coś tutaj? Coś w coś? Tutaj nic, tak? Chociaż tutaj coś... A, nic. No dobra, no to idziemy tam na górę. Z tego co widzę, nie ma innej drogi jak na razie. No dobra, wyciągamy miecz, żeby nie było. Musimy być zawsze w gotowości. No dobra, co my tu mamy? Czy będą tu jakieś falmery? Na 100%. Dzień dobry. Bum. Pięknie. No takie coś to mi się podoba. No i po walce. Okej, okay, czyli to wszystko, co... Wszystko to, co mają zwykli ci falmerzy. Dobra, tu jakieś Haurus X, to nie biorę tego. No to na pewno... Wow, activate? Co ja mogę z tym robić? Dziwne. No dobra. Dobra, coś włączyłem. Nie wiem co, ale okej. Okay. Coś włączyłem tutaj. Wow, tu nie ma... Wow, muszę to otworzyć. O, fuck. To chyba będę się meczył. O, chociaż już coś tam już. Wow, za pierwszym razem? Naprawdę? Ekspert? O, to świetnie. No to wcale się nie dziwię, że zaraz będziemy mieć level upa. Co to jest? Falmer Shield. Aha, Falmer Shield to ja mam. Co to jest? What? Wow. Co to? What the fuck? Czy to jest lepsze od tego, co ja mam teraz? Ja pierdziele, to jest gorsze. Buty tylko są takie same. Armor jest gorszy. A nie, to ja dam mu, bo on ma chyba gorszy armor. Znaczy, zobaczymy. Jak mu dam, to jeśli włoży ten armor, znaczy, że ten armor jest lepszy. Dobra. Apparel, dobra, masz. A jednak lepszy. Chyba. A nie, miał tylko jakieś tam buty. No dobra, więc lepsze to niż nic. Okej, okay, tutaj już nic. Kurczę, myślałem, że naprawdę coś będzie ciekawego. O, jakaś skrzynka. Gold, to mi się podoba. To prices are better. Beta. Prices are better. Nie, to mi się nie przyda. Dagger też mi się nie przyda. I health shield mi się nie przyda. Kurczę, szkoda, że nie ma takiego czegoś jak w Patapon, że jak jest złota skrzynia, taka fajna złota, to jakiś taki fajny, zarąbisty lód. A jak będzie jakaś taka zwykła, drewniana, coś tam, to taki, no, zwykły lucik, coś tam, jakiś mieczyk. A tutaj takie gówienko mi wypadło. No naprawdę, no, mogliby się jakoś lepiej postarać z tym lutem. No dobra, ja coś tam na górze aktywowałem i coś mi... Aha, tu się otworzyło, okej. Okay. No tak, tu się otworzyło, okej. O, mamy falmerów tam. Dobra, no to się będziemy tak bić. A co? Jesteśmy w końcu rycerzem w ciężkiej zbroi, więc czemu nie mielibyśmy robić... Wow, otwartej walki. Ale ty już jesteś mocniejszy. No proszę bardzo. No nie, no kurde, chciałem zrobić finish him. Dobra, to nie. Co to? Aha, ryba nie. Okej. Okay. No i dobra, co my tu mamy? Tutaj coś jest ciekawego, co to jest? To tylko fontanna. Myślałem, że to jakieś... Znowu jakiś aktywator. Dobra, tam mamy schody na górę, ale tu jeszcze są schody... Tu jeszcze są drzwi. Unlock, tak? Adept. No to zobaczymy. Oczywiście. Oczywiście. No dobra, jak żeby inaczej? No, fuck. Może tutaj?
Tutaj? No Jesus fucking Christ. Tutaj? O, 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 uwaga. Oh Jesus, dobra, uwaga, czyli tak. O, oh, fuck, ale już jestem, już, już prawie otworzyłem. Dobra, czyli tak i tak. Dobra, czyli tak i tak. Yeah, yeah, yeah. Okej, okay. I co my tu... Holy motofucka. Ten gościu się pali do pracy. Wow, Elven Arrow. Elficki. To mi się nie przyda. Złom... Ten, to też mi się nie przyda. Weakness of Magic, to też nie. To mogę sobie wziąć. To też nie i to też nie. No kurde, taki wielki gościu, a kurde nic nie ma, no. Ale mamy za to skrzynkę, która ma to, 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 to. To gówno i to gówno. No ja pierdzielę, czemu tu jest taki gówniany lód, no. Wy mi powiedzcie, czy to jest no, od czegoś zależne, czy nie. Nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, w każdym razie idziemy dalej. Eksplorowanie tego obiektu bardzo mi się podoba. A szczególnie walka z jakimiś potworami, dobra. Oj, coś się tam otworzyło, dobra, to sobie wezmę. Co jest? Coś się tutaj stało. Dobra, mamy jakiegoś... A nie, to tylko takie coś. O, Falmer. Karun... Kara... Korandamor. No, to też możemy sobie wziąć. Okej, to sobie użyjemy. I to wszystko. Idziemy na górę. Idziemy na górę. Dzień dobry. Co ty tu masz takiego? Ebony. A, Ebony to sobie weźmiemy. To nie wiem. To możemy sobie... Aha, okej. No dobra. Minecraft, coś tam... Coś tam. O kurczę. Naprawdę. Dzisiaj mnie cały dzień głowa boli. To jest po prostu tak strasznie irytujące. Ale jakoś sobie poradzimy. Jakoś sobie poradzimy. Nie możemy być kurde... O kurde. Oj. Oj. Zaraz, czy ja w ogóle mam shout włączony? Bo coś mi się zdaje, że... Unrelating force. Mam unrelating force i fustro. A, bo to z tej strony, a ja wciskałem na lewym. No dobra. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Czy będą jakieś inne te? Oj, ja od razu sobie wyjmę łuk, bo jednak, kurczę... Albo wiecie co? Zrobię takie coś. Zrobię taki myk i zobaczymy, co się stanie. Bo ja nie wiem, co się stanie. A jednak, wiedziałem, że będziemy musieli się z nim bić. Wiedziałem. Dobra, ty sobie tam z nim poradzisz, prawda? Okej. Okay. A słaby gościu. Myślałem, że będzie gorszy jakiś. On pewnie jest jakimś odpowiednikiem giganta. O, oh fuck. Co on mi tam robi? Oh motherfucker. Spadaj. Pięknie, pięknie. No fajnie i bardzo fajnie. Dobra. Critical strike, pięknie. Dobra, co ty tu masz? To mi się podoba. To nie, to nie, to nie, to tak i okej. Okay. Czyli to wszystko, kur... Fendal. O ja pier... Jezus Maria! O nie, 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 ja bez Fendala się nigdzie nie ruszam. Wiecie co? Ja bez Fendala się nigdzie nie ruszam. Jak ma być kompan, to będzie kompan. Nie będę, kurde, chodził sam, bo tak się czuję przynajmniej jakoś lepiej. No dobra, fajny, widzę, że fajny arbor tutaj jest, fajny hełm. Ciekawe jestem, gdzie taki można dostać. Dobra, Fendal, ty masz nie umierać. Znaczy, ja wiem, że ja go zabiłem, bo żaden mob ani nic innego go nie zabije, tylko ja. Po prostu Fusro zabiłem go, więc on miał końcówkę życia, a ja dobiłem go Fusro. Dobra, więc tak, znowu to samo, znowu będzie... Okej. Okay. Dobra, cały czas go atakujemy. Oho, już Fendal. O, Jesus! Nic nie widzę. Dobra. Dobra, on go tam jeszcze dobija. Teraz idzie do mnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Au, 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 au. Dobra. I... Pięknie! Widzicie? To mi się bardzo... Wow, aż się strzała odbiła. Aż się strzała odbiła. Się chyba nawet połamała. Wow, wszystkie strzały się odbiły, a to w sumie dobrze, bo mogę je pozbierać. Dobra, to zabieramy i to zabieramy i... No i to wszystko, dobra. Fendal, żyjesz? Żyjesz, człowieku, i to mi się podoba.
Okej, mamy to. Wow! A no tak, tak, tak. Pamiętam, że tutaj jeszcze były te. No to dobra. Zanim zaczniemy walczyć, no to my sobie tutaj coś zjemy może, co? Mamy to, mamy to, mamy to wszystko, tak, i to sobie zjemy. Ile mamy HP? Wystarczy. Dobra, spadaj mi stąd. Pięknie, pięknie, Fendal. Resisted. Wiem, że resisted, przecież to jest metal, kurde, metal. O! Skrzynka, o kurde, skrzynka. A, no to okej, okay. Tutaj mamy lever. A, to akurat było łatwe. Fajna komoda. Okej. Kurde, od czego jest ten metal? Czy to można jakoś stopić, czy coś? Wow, orkiszowe z rękawiczki. Orkiszowe, jak bułka orkiszowa. Wiem, że to są orkowe, ale ja mówię, lubię na to mówić orkiszowe. Dobra, to się nie przyda i... tego możemy się nauczyć, chociaż i tak wiem, że nie użyję tego, ale... Wiadomo, że można użyć. Dobra, więc jak my wyglądamy teraz? No, wyglądamy fajnie, no. Tylko szkoda, że to tylko rękawiczki. Ale czyli orkiszowe, czyli muszę znaleźć orkiszową zbroję, która jest chyba lepsza od tej, co mam teraz, od platynowej. Dobra, open gate, co my tu mamy? Mechanizm jakiś, tak? O, nie mamy klucza, kurczę, no to musimy jakiś klucz zdobyć. Dobra, tam mamy... Wejście na górę, tutaj był ten gościu, tak? I tu są drzwi, które możemy otworzyć teraz, dobra. Mamy windę na dół, no dobra. No to najpierw sobie pójdziemy tu na górę. I zobaczymy, co tu jest takiego ciekawego. Jak na razie, o! A, jednak coś. Zaraz, co to jest? Warframe Boots. Aha, czyli to jest jednak... Nie, tego nie będę brał. Warframe Shield, no właśnie, to strasznie, strasznie mało tego ma damage i w ogóle. No dobra, więc co to jest? Nie chcę tego, fuck, nie chcę tego. A, pewnie z tego da się stopić, a no wiem, już wiem chyba, co można z tym zrobić. No dobra, gdzie ja to miałem? Tutaj. Z tego chyba tarczę można zrobić. A, nie wiem w sumie. No dobra, gdzieś miałem iść. Dokładnie, aha, była tutaj winda. No to idziemy do windy. A nie, nie tutaj. Tylko tutaj. Idziemy do windy, nie ma co. Nie ma co. Chodź, Fendal. Open Skyrim? What? Jaki Open Skyrim? To mi się nie podoba. Zaraz, czyżbym coś ominął? Bo to mi się nie za bardzo podoba, kurczę. Chyba będę musiał się cofnąć. Chyba, że to tylko takie przejście, że niby na dworze, czyli Skyrim, a potem jeszcze znowu będzie w środku, więc zobaczymy. Chociaż mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, bo jak będę musiał się cofnąć, no to się troszkę wkurzę. Trolls can be found in any region, Skyrim. Skyrim Harkers are often hunted by their tusks and meat. Tusk. Polujemy na Tusks. What the... Aha, dobra, czyli... czyli jednak tu jest wyjście, tak? Oh, Jesus fucking Christ. Dobra, to jednak... To jednak musimy się cofnąć. Więc prawdopodobnie tamten duży gościu miał jakiś klucz. Więc dobra, ja wezmę wszystko, co on tam ma i prawdopodobnie... To będzie rozwiązanie. Jeszcze przeszukam tamtego małego gościa, chociaż nie sądzę, żeby to on miał klucz. Dobra, co ty tu masz? On ma tylko to i to, ale wezmę tak czy siak, żeby być pewnym, że... Okej, czyli on ma tylko takie coś. Dobra, też wezmę, no i okej. No i zobaczymy, czy teraz mogę aktywować. No nie, Jesus fucking Christ. Oh my God, naprawdę. Przeszedłem cały level, wszystko przeszedłem, żeby się dowiedzieć, że nie mam jakiegoś pieprzonego klucza, no. A może ten klucz jest gdzieś tutaj? No mam nadzieję, no ja pierdzielę, no naprawdę. Może tutaj jest, chociaż nie sądzę, żeby tam był. Tutaj też nie za bardzo, bo tu jest sam armor. Jakieś buty, olej, plate, metal. No raczej tu nic nie ma, no ja pierdzielę, no. Naprawdę.
Dobra, a ta świeczka? To tylko światło. Kurde. Jesus. O, Jesus. Dupa, gówno, cycki. Dobra, wypierdzielam to. Wypierdzielaj z tym. Z tym tak samo. Z tym tak samo, z tym tak samo. To też sobie wyrzucę. I to gówno. No ja pierdzielę. Możecie mi napisać w komentarzu, bo ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. No kurczę, no dupa, no gówno, cycki. Oh Jesus, dobra, no to idziemy. Wychodzimy stąd. Oh my god, ale pocieszam się tym, że zaraz, że za chwilkę będę miał level upa. Okej, okay, mamy tu, widziałem tutaj wcześniej lever, to od razu sobie ją włączymy. No i wychodzimy. Kurde, akurat musi być taka pogoda, naprawdę. Dobra, poczekamy sobie 24 godziny. Oj, no dobra, niech będzie... Niech będzie 20 godzin. No i kurczę, gdzie ja się teraz udam? A, za chwilkę zobaczę. Zobaczymy w ogóle, gdzie my jesteśmy. 7 a.m. Dobra, niech będzie takie coś. O, widzę na mapie, że tutaj mamy smoka przed nami. No to się tutaj no to się raczej tutaj będziemy... Raczej tutaj pójdziemy, no co? Nie ma co, kurczę. Okej. Okay. Fendal, idziesz? Gdzie ty jesteś? Fendal, chodź. Okej, okay, czyli jeszcze tutaj mamy coś. Jakąś świątynię, więc dobra, za chwilkę to zobaczę. A gdzie jest ten smok? A tu. Dobra, czyli tutaj mamy takie coś. Tutaj mamy... Coś takiego. Dobra, widzę, że tego smoka mamy dosyć blisko. Znaczy to smoka, no to jest jakaś świątynia taka. Znaczy, no, wiecie o co chodzi. Dobra, więc za tymi skałami powinien być smok. Za tymi skałami powinien być smok. Wiesz, Wendal, zaraz będziemy walczyć. Zaraz będziemy się bić ze smoczkiem. Gdzie on, kurczę, jest? On jest dokładnie tutaj, kurczę, no. Tylko nie wiem... Dobra, jakoś sobie przeskoczymy. I uwaga. No nie. To jest jakaś wioska o takim kursorze. Jeszcze Imperial. No nie, jeszcze imperialiści do tego. No Jesus fucking Christ. No i konia nawet nie mogę wziąć. Oh Jesus. No dobra, no to idziemy. To idziemy do tamtej świątyni, która... O, Fendal, weź mnie, nie strasz, już myślałem, że to smok. Join Imperial... Nie, ja nie będę joinował Imperial Region. Nie będę do was siedł, bo nie jestem aż taki, kurczę, żeby dołączyć do jakiejś, kurczę, organizacji, kurczę, imperialskiej. Dobra, widzę, że tu mamy właśnie jakąś świątynię i mamy nadzieję, że to jest dalsza część tego gówna, w którym byłem, bo naprawdę... Chociaż widzę tam jakieś rury czy coś, bo tam jest w oddali. No dobra, zobaczymy. Okej. Wydawało mi się coś. Dobra, tutaj widzę, że coś już mam odkryte, więc tam. Dokładnie musimy się tam udać. Oh my god, ale się troszkę wkurzyłem. No dobra, żyje się dalej, nie ma co. Dobra, czyli mamy to już tutaj, tak? No więc okej, a że jest na czarno zaznaczone, znaczy, że jeszcze tego nie odkryłem. I co to jest? Mam nadzieję, że to jest coś fajnego. Bo naprawdę, kurczę. Co tu leży? Co to jest? A, okej, czyli to jest jakieś... Aha! Dzień dobry! Chodź tu, Skiver. Aktywuj. No chodź tu. Oh, Jesus. Nic tu nie ma. No nic tu... O! Jeszcze do tego zamknięta. No, mogliby odpuścić, no. Naprawdę mogliby odpuścić zamkniętą skrzynkę. No, o! Oś, Jesus. Jesus fucking Christ, no. Nie no, naprawdę. Uwaga. Cicho. Jest, udało się. I co my tu mamy ciekawego? Gold 12 to i Imperial Helmet, który jest całkowitym gównem. Jezus! Okej. Okay. Spadaj. Te skivery akurat na 100% na hitobudu. Ale ciekaw jestem, o co chodzi z tym? Przecież, no, wciskam, ale nic się nie dzieje. Dzień dobry. Czego pan chciał? Jak ja stąd mam wyjść? O, okej. Okay. Dobra, mamy tutaj wyjście. Gdzie jest ten skiver?
Chodź tu, szczurze. Chcesz potańczyć? Nie tym razem. Dobra, tam widzę, że... Chcę się dostać do tamtej rzeczy. Chociaż zobaczę na mapie, Co to, kurde? No nie, o to chodzi. World map. Downstar, tak? Czyli to jest jakieś miasto. Naprawdę to jest jakieś miasto? Nie, no to wygląda jak wieża. Downstar jest gdzieś tam na pewno. O, tam, tu widzę domek. Dobra, najpierw się przejdziemy do tego domku. Aha, czyli jednak tam jest zaznaczona wieża. Czyli jednak to zwykła wieża, nie będzie jakaś dwarfen czy coś takiego. Oh my god. No dobra, trudno. Trudno się mówi. No i mamy dużo do odkrycia. Naprawdę strasznie dużo. Iż tylko szkoda, że tu jest zima, no. Dobra, mamy tutaj, kurde, całą wioskę, okej. Okej, mamy kurczaka. Downstar, czyli to jest Downstar, okej, czyli to jest po prostu jakaś mała wioska. No dobra, ale lepsze to jest nic. Dzień dobry. No dobra. Czyli teraz tak, pójdziemy sobie konkretnie do tamtej wieży. Chcę się dostać do tamtej wieży, bo naprawdę nie wytrzymam, kurde. Oh my god, muszę się wyżyć, muszę kogoś zabić, ale na pewno nie będę zabijał villagerów. Bo nie jestem aż tak zły. No dobra, widzę, że to jest jednak zwykła wieża, więc kurczę, niestety. O, kolejny smog, znaczy, no, to mam nadzieję, że to jest smog, widzicie tam, pojawił się na mapce, na radarze, że tak powiem. Bo mapki tego nie... raczej to się nie nazwać, nie można tego nazwać mapką. Dobra, czyli... Za horyzontem mamy smoka, tak? Nie? Oh my god. O, mamy pająka, dzień dobry! Frostbite Spider, tak. Którzy są gorsi, kurczę. Ale już mamy, kurczę, ten. Dostał z tego. Kurde, gdzie jest Fendal? Fendal, gdzie jesteś, kretynie, idioto? Pięknie, dobrze, tak ma być. Okej, co masz? Frostbite Venom, okej, dziękuję. Ty też masz coś ciekawego? Nie, ty nic nie masz, a ty coś masz? Nic nie masz ciekawego, kurde, no naprawdę. Nightcrawler Temple Discovered. No dobra, czyli przejdziemy się teraz do Nightcrawler Temple Discovered, a potem zajmiemy się smokiem. No i przy okazji zrobię sobie level upa. Oh my god. To jest naprawdę strasznie duże do odkrycia. Ja przeszedłem całą fabułę. Wiem jak wygląda główna fabuła, główny wątek, ale oczywiście strasznie dużo, no kurczę, zresztą wam pokażę osiągnięcia Skyrim. Mam dopiero połowę. Dobra, to właśnie dołączyłem do tych, jak to się nazywa, do złodziejaszków, kupić dom, tak, kupiłem, ożeniłem się, complete glory of the dead, no to był pewnie jakiś quest, make a smited item, an enchanted item and potion, tak, to też, no właśnie, czyli nie odblokowaliśmy jeszcze, darkness returns, czyli też jakiś quest, returned the... One with the Shadows, czyli pewnie jakieś też z tymi. Dark Brotherhood, czyli do nich jeszcze nie dołączyłem. Ucieknij z więzienia, to też właśnie jak nas złapią. Znajdź 13 tych stone'ów takich też, nie. Successfully persuade, bribe and intimidate. 50, aha, czyli to jest w progresie, znaczy, no... 50 innych questów, znaczy innych, no, pobocznych. Side quest, czyli zaraz, misk, side. Sideways, hero of the people. Aha, okej, wiem o co chodzi. Hailsa, coś tam. No właśnie, dużo, bounty of... 100 tysięcy golda. No właśnie, dużo tego, no strasznie dużo, więc kurczę, tu jest tyle do odkrycia, okej, więc mamy tutaj. Co to kurde było? Dlaczego mój follower nie może mi komponować tutaj? No skoro tak, no to trudno! No to trudno, proszę bardzo. Mamy tutaj skiwery 2. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście, skiwery? Oh my god. Proszę bardzo.
Nie ma takiego bicia. Talos mistake. Błąd Talosa, tak? Czy przeczytaliśmy i nic się nie stało? No to zaraz to weźmiemy, tylko zrobię sobie level upa w końcu. Destruction. No, zrobimy sobie raczej health. Okej, okay, Restoration nie, Restoration nie, raczej to możemy sobie wziąć, chociaż nie. Fists of Steel. Fisting of Steel nie będzie. O, co to jest? Unwary Hammer. Aha, to ja już to mam, okej. I to nie będzie, potrzebne. Dobra, blok, coś blokuje będzie ciekawego. Dobra, nic ciekawego. One-handed będzie... No nie, nie two-handed, nie two-handed. One-handed będzie coś? Dual Fury. Nie, to nie, to nie, to nie. To... Less stamina. Aha, to już wziąłem, tak? Dobra, czyli... Nie, 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 to nie to. Dobra, czyli co to jest? Axis. Bladesman 60. A, czyli dużo nam... Kurczę, dobra. Czyli chyba muszę wziąć tę książkę. Take. A nie, dalej nic się nie dzieje. Chociaż coś tam słyszę. Dobra, co to jest? Dobra, tę książkę też weźmiemy. O, i od razu mamy coś takiego. No dobra. Coś mi się zdaje, że to nie jest to wszystko. Bo to nie może być. Poza tym coś słyszę, jakieś dziwne odgłosy. Co to jest? No, myślałem, że to jakiś przycisk. Słyszę jakieś dziwne odgłosy. Ale naprawdę... Czy naprawdę to wszystko? To wszystko? Dobra, no to idziemy się, kurczę, zająć smokiem w takim razie. Kurczę, no ja nie mogę... Oh my god, naprawdę mnie tak głowa boli. Ale nie, no spoko jest. Cancel the charges spell by shading authority in your hands. Okej. Fuss Ruda. Aż musiałem się herbatki napić. Ła. Jaka to jest? Nie jest to rumienkowa. To jest jaśminowa, tak. Herbatka jaśminowa. Kurde, jestem... taka ciekawostka. Jestem uzależniony od herbat. Tak. Picie herbat. Picie herbat, tak. Picie herbat to jest jedno z moich uzależnień. Właściwie chyba jedyne. Okej. Okay. No to ten smok był tam. No to idziemy na tego smoka. No i spróbujemy go pokonać. A na pewno go pokonamy. O ile to w ogóle będzie smok. Co to było? Coś mi się tu... A, to tylko to. Gówne dupa. Cycki. Cycki, cycki, cycki. Tralalalala. Idzie Szwendal? Szwendal, chodź. Szwendaj się. Szwendaj się ze mną. I gdzie jest ten smok? Jeśli to nie będzie smok, to się naprawdę wkurzę. O nie. I znowu to? Czy imperialiści naprawdę są zaznaczeni jako, kurcze... Jako, kurcze, ten? Ale w sumie wiecie co? Ja chyba dołączę do tych, do Stormcloaków, ponieważ... O, tam widzę, że... Dużo mam tutaj do ogólnie, do robienia. Więc ja kończę ten odcinek i dołączę do Stormcloaków. Dołączę do Stormcloaków, żeby zabić tych wszystkich imperialistów. No fuck! Nie o to mi chodziło. No i wtedy będziemy mogli expić nawet tutaj w takich obozach. Jeszcze tam może mogę się przejść. Po tych takich lokalnych, nie wiem, właśnie takich wieżach, coś takiego, to będę poza odcinkiem. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, bardzo mnie to motywuje. Na razie! Tam oczywiście snajperzy są, a jakże? No po prostu tam możemy sobie pozabijać różnych ludzi.